Szanowni Państwo, to nie zamierzam nic czytać, tylko chciałem Państwu jedną rzecz powiedzieć odnośnie naszej pracy parlamentarnej, bo Pan Minister, Pan Poseł Wojciech Jasiński wspomniał o tych najważniejszych rzeczach, czyli czym Prawo i Sprawiedliwość idzie, z jakimi hasłami do wyborów. Jedna uwaga, premier Donald Tusk nawet nie zrealizował tej zapowiedzi, nie wycofał wszystkich wojsk Iraku, bo zostawił 20 żołnierzy jako misję szkoleniową i co roku na to są pieniądze w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. W związku z tym to jest taka mała półprawda, wycofaliśmy większość żołnierzy, ale 20 co roku zostawiliśmy w Iraku. Odnośnie to, co Państwa pewnie interesuje, co zrobiliśmy dla Mławy, jak działamy dla Mławy, ja chciałem jedną rzecz pokazać, to jest interpelacja do ministra infrastruktury w sprawie ferm drobiarskich i ją złożyłem w 2010 roku. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to zrobiłem w 2008 roku? W 2010 roku mieliśmy epidemię ptasiej grypy. Na szczęście ona nie dotyczyła Mławy, ale dotyczyła powiatów bliskich Mławy, czyli Żuromina, Płocka. Ale ja się zapytałem tak naprawdę ministra infrastruktury, jakie wnioski są po tej epidemii ptasiej grypy? Też interpelowałem do ministra ochrony środowiska, ministra rolnictwa z punktu widzenia zagrożenia, jaka jest ptasia grypa i w ogóle z punktu widzenia powstawania takiej ilości ferm, kurników w bliskiej odległości od zabudowy państwa domów, mieszkań i domostw. No i co z tym się wiąże z kwestii ochrony przeciwpożarowej, no i to, co chyba najważniejsze, tego odoru, który idzie ogromnego i tego smrodu, który jest, i czy te są przepisy związane właśnie z pozwoleniami, czyli 8 metrów od domu można dopiero postawić kurnik, czy te przepisy są egzekwowane. Otrzymałem odpowiedź od ministra stycznia, zajęło to półtora miesiąca mu, w listopadzie, który stwierdził, że generalnie wszystko jest dobrze. Ale jedną rzecz pozwolił się ze mną zgodzić, w kwestii odoru i smrodu. Stwierdził, że ministerstwo, to jest dokładnie 8 listopada 2010, i może tutaj zacytuję. Natomiast minister środowiska podjął czynności legislacyjne dotyczące przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, czyli tak zwana ustawa odorowa. Mamy rok 2011. W parlamencie jej w ogóle nie było. Rząd twierdzi, że coś zrobił. Nic nie zrobił. Ja skądinąd dostałem jako parlamentarzysta z naszego okręgu numer 16 apel Rady Powiatu Mławskiego. I tu pan przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego, Michał Danielewicz, napisał do wszystkich klubów, do wszystkich parlamentarzystów apel, żeby w przyszłej kadencji Sejm zajął się tą sprawą. To jest odpowiedź przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka, pana posła, że my jako Prawo i Sprawiedliwość, i chciałem tu Państwu powiedzieć, podpisał do 14 września to pismo, że my tą sprawą się zajmiemy, że nasi parlamentarzyści złożą taki projekt ustawy, żeby wreszcie tą sprawę jasno i wyraźnie zakończyć, żeby wprowadzić takie przepisy, które będą nie będą prowadziły także w ten smród, który jest nie tylko z ferm drobiarskich, ale też z upraw hodowli świń, po prostu zatrzymać takie działanie, które szkodzi państwu. I to chciałem państwu zakomunikować, przekazać. Na tym chciałbym zakończyć. Jeżeli państwo z mediów chcecie otrzymać kopię, to jest pan Nikodem, ma kopię, którą jest dla państwa ten apel pana przewodniczącego Rady Powiatu i też odpowiedź pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka. Dziękuję.